Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to całkowicie nowa seria i bardzo się cieszę, że dzisiaj ją nagrywamy. Dzisiaj razem oceniamy, oglądamy, reagujemy. Totalnie nie wiem, co za chwilę będę oglądać, bo wszystkie filmiki na dzisiaj dla mnie i dla Was przygotował Patryk. Także co, zaczynamy i zobaczymy, co nas czeka. Obok śpisz, nie liczy się nic, nie liczymy dni, tylko cisza i my. Ej, ale głupio, ale nie wiem czemu, ale po pierwszych słowach tak mi się jakoś zrobiło smutno. Takie to jest wzruszające delikatnie. Cisza i my. Zapomnę, kiedy płynęliśmy z prądem, wielu w nas widziało problem, ciągły roller coaster. Czy nie wiem, jak ktoś z Was oglądał jakieś już moje filmiki, to może wie, że nie do końca jestem zwolenniczką takich piosenek, jakichkolwiek hip-hopowych, mówionych, rapowych i tak dalej. Ale są niektóre takie piosenki kilku wykonawców, którzy nie wiadomo dlaczego i jak to robią, ale kupuję ich. I póki co kupiłam to. Podobało mi się. Nie rozmienił nas na drobne. To już nieistotne. Życie nie zawsze jest słodkie, ale z tobą płynie wolniej. Na te chwile podłe trzymam w głowie parę wspomnień. Wspólny cruising w LA. Na te chwile podłe trzymam w głowie parę wspomnień. Bardzo ładne. Bardzo ładny tekst. Podobało mi się. Taki dodający otuchy trochę. Opuszczone fotele, złożony dach, więc wieje nam na wspólne ciarki na ciele. To pewnie jakiś tatuaż, w którym tylko oni wiedzą, o co chodzi. To jest takie fajne, podoba mi się bardzo. Nim skończy się dzień, zatraćmy się w nim. Nieważne gdzie, liczy się z kim. Ty obok śpisz, nie liczy się nic, nie liczymy dni. Ej, płakać mi się zachciało na tym refrenie. Tylko cisza i my. Cisza i my. Życie na farcie, jak wtedy razem w aucie. Jednym kołem już na aucie. Życie na farcie. Największe to, że mam cię i twoje wsparcie. Gdy na siebie krzywo patrzę, z moim cieniem toczysz walkę. Patrzyłaś o mnie i o całe życie wspomnień. I nie obchodzi mnie, co myślą, kiedy nazywam cię biemyszką. Nie dość, że bardzo mi się podoba w ogóle to, jak on śpiewa i jego wokal i w ogóle. No sorry, ale nie spodziewałam się takiej piosenki po kimś z ekipy. Raczej to takie zwykle było rozrywkowe, chociaż po ostatniej piosence wersów i o tym, jak opowiedziała przez piosenkę, że jest w ciąży, to mnie już u nich chyba nic nie zdziwi, naprawdę. Bardzo ładna piosenka i bardzo fajny w ogóle teledysk pokazujący jakieś tam ich wspomnienia, taki no wzruszający bardzo mocno. Tylko z tobą chcę mieć przyszłość, stanę na głowie, żeby wyszło. W ogóle pierwszy raz mi się wydaje, jak na niego patrzę, że on jest fajny. Zawsze miałam takie mieszane uczucia co do jego osoby, a tutaj mam takie wrażenie, że nie wiem, tą piosenką po prostu jakby złamał jakby w mojej opinii jakieś takie stereotypy, może na swój temat i pokazał się z takiej fajnej, bardziej wrażliwej strony. W ogóle nie wiem czemu, ale teraz jak zatrzymałam w tym momencie i widać ten wisiorek, to przypomniał mi się ten początek tego teledysku. On tam tak kręcił tym wisiorkiem. Bardzo fajna scena. Pewnie dużo czasu stracili na to, żeby to nakręcić, bo to są raczej takie pracochłonne rzeczy, ale bardzo efektowne to było. Nim skończy się dzień, zatraćmy się w nim. Nieważne gdzie, liczy się z kim. Ty obok śpisz, nie liczy się
nie wiem czemu, ale cały czas jak on śpiewa to, gdy obok śpisz, nie liczy się nic, to mi się chce płakać. To jest, no nie wiem, ale może nie wiem, czy wy też tak macie, czy ktoś, ale nie wiem, czy mnie tak prywatnie jakoś akurat tak w serducho te słowa uderzyły, ale są jakieś takie, no, że przemawiają do mnie w fajny taki sposób. Dajmy. Ciszajmy. I to jest piosenka, tak, którą on dla niej zrobił na zaręczyny jakby. To ja bym po prostu wymiękła totalnie, oglądając coś takiego. Ja nie znam tych ludzi, jakby wiecie, wiadomo, kojarzę ekipę i tak dalej. No wiem, kto to jest Trąba, Marcysia tam kojarzę. Ale nie znam tych ludzi i ta piosenka mnie totalnie kupiła jako kobietę. To ja nawet nie chcę wiedzieć, co ona musiała, jaka jej reakcja musiała być, jak ona to pierwszy raz zobaczyła. Zobaczcie, płacze, głupia. Baba, fajnie, bardzo mi się podobało. Ładna, kupuję takie rzeczy totalnie. No, ładnie, podobało mi się. Słuchajcie, zakończając tym, jakby to powiedzieć, takim nostalgicznym akcentem, nie zapomnijcie wpaść na mojego TikToka, na mojego Instagrama, zobaczyć, co tam dla Was przygotowałam. Zasubskrybujcie koniecznie ten kanał, żebyście nie pominęli kolejnych reakcji na różne filmy i piosenki. Obejrzyjcie też sobie inne filmiki, które dla Was przygotowałam, bo jest tam tego trochę. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Dziękuję, że tutaj dzisiaj ze mną byliście. No i do zobaczenia. Cześć, pa!